No dzień dobry, warzywniku. Mam dzisiaj fajnego gościa. Słuchajcie, w końcu odwiedziła mnie moja córeczka. Tak. Pani Nina, znacie z ją z Facebooka, z Zielonych Inspiracji, nie? Takie podobne nawet koszule kolorowe. Tak. No a jak, rodzina to rodzina, rodzina to jest siła. No. I wyprowadziła mnie w czosnek i w cebulę. Co tu robić teraz, czy już wyrywać? Bo wszyscy wyrywają czosnek. A ja myślę, że on jeszcze rośnie, on nawet jeszcze nie zakwitł, prawda? No właśnie. Nie zakwitł, tu dopiero pierwsze jakieś pąki dopiero zaczynają pękać i zaczynają kwitnąć, czyli roślina jest w pełni wegetacji jeszcze, nie? Co możemy zrobić, żeby siła nie poszła w ten kwiat? Możemy ten kwiat po prostu zawiązać, nie? Tak? O! Czyli musimy uszkodzić łodygi. Czy tak? Tak. To ma być złamana. Zaciszka, nie? O. I teraz już ten kwiatek będzie obumierał, bo ta gałązka tu potrzaskała, popękała. Ale myślę, że prościej, nie? Do pierwszego liścia uciąć ten kwiatostan. Tak? I teraz siła nie będzie szła w te owoce, tylko w tą bulbę. Bo roślina nie wyda nasion, to musi rozmnożyć się w inny sposób, tak? Tam ma tworzyć kilkanaście ząbków, żeby się rozmnożyć, nie? Tam, gdzie się nie udało, to w drugą stronę. I poprzez to będziemy mieli silniejszą cebulę. No na wyrywanie, słuchajcie, jeszcze zupełnie. No to kiedy wyrywamy? Zupełnie za wcześnie. Czekamy. Tu mamy taki jeden egzemplarz. Tak? Nieoberwany miał kwiatostan. I zobaczcie, te listki już zasychają. Tak? Czyli on już przestaje żyć. Cała energia poszła już do korzenia i ładnie to zaczyna dojrzewać. Tu już widać, że zaczyna się szczypior załamywać. To też już jeden z pierwszych objawów. Ale na razie to ja usuwam tylko te kwiatostany. Czosnek dalej rośnie. Do pierwszego liścia. Te liście to jest maszyna do fotosyntezy, do produkcji składników pokarmowych i dopiero tam wszystko w ziemi będzie rosło. To samo na cebuli, jak wypuściły wam bąki, tak zwane, czyli kwiatostany, to je usuwamy. Następnym etapem jest, jak cebula zaczyna się załamywać. Sama nie trzeba jej załamywać. Ona sama zdecyduje kiedy. I jeszcze widać, że ładnie żyje, tak? Ale już teraz cała fotosynteza idzie tu do bulwy, do tej właśnie cebuli i to wszystko zaczyna grubieć. Zobaczcie, to już jest wiotkę. Tak? Wszystkie składniki pokarmowe ze szczypiorów przechodzą tu. Każdy ten szczypior to jest jedna łuska w cebuli. Im ten szczypior fajniejszy, grubszy, tym grubsza ta łuska. Jak 10 takich grubych łusek, to wychodzi dynia. Nie? O, i ona się sama załamie, to zacznie zasychać, wtedy możemy cebulę wyrwać, zostawić na grządce, żeby to wszystko zaschło i dopiero to suche obciąć. Nie obcinamy teraz po wyrwaniu, tylko czekamy, aż to samo zaschnie, bo wtedy cebulkę, jak obetniemy, może nam zacząć gnić. Tak? A co się stanie, jeżeli załamiemy szczypior u takiej cebuli? U takiej cebuli przyspieszymy jej koniec wegetacji. Czyli tak normalnie by jeszcze rosła ze 2 tygodnie. Rozwijałby się szczypior i te łuski. Jeżeli to załamiemy, to przyspieszamy już tworzenie się cebuli teraz, ale ona poprzez to, że szczypior będzie mniejszy, będzie po prostu mniejszy. Będzie szybciej, ale będzie mniejszy. Nie? Czyli pozwalamy, żeby ona naturalnie sobie tak przewróciła się. O, tu już widać pierwsze objawy zamierania szczypioru, to znaczy, że cebulka nadaje się do wyrwania. Proszę sprawdzić, czy to jest twarde? Mięciutkie. Mięciutkie. To już zaczyna tkwić. I nie możemy tego ucinać, tylko pozostawiamy na grządce, żeby uschło samo, żeby zaschło. Teraz tak, no pokażemy, co się dzieje jeszcze z czosnkiem. Może wyrwiemy tego, co już najbardziej nam tu leży. Tak, jak damy radę.
O, jak to wygląda? Zobaczcie, korzenie są jeszcze zupełnie białutkie, czyli jeszcze w pełni rośnie. Tak, bulwa już widać wyraźnie, że ma ząbki. Tak, ale jest to jeszcze białutkie, delikatne wszystko. Szczypior jeszcze sztywny. Tak, jeszcze to asymiluje, jeszcze karmi te łuski, które z dnia na dzień grubieją. Jeżeli teraz to załamiemy, to zrobimy tak jak przy cebuli. Już to przestanie rosnąć, tak? Czyli zatrzymamy go na tym etapie rozwoju. Jeżeli pozwolimy, żeby on się sam złamał, czyli zyskamy jeszcze ze 2-3 tygodnie i ta główka będzie większa. Tak? I tak samo jak przy cebuli. Jeżeli to się przewróci, jeżeli te liście zaczną zasychać, wyrywamy, kładziemy do zaschnięcia. I najlepiej powiesić w kuchni, nie? Na czarownicę. I na wampir. I na wampiry. O, i to by było wszystko. Także czekajcie jeszcze z czosnkiem. Jeszcze nie warto go wyrywać. Jeszcze nam przybędzie. Wystraszymy więcej wampirów. Do zobaczenia.